Witajcie, powiedziałbym, w kolejnym vlogu, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. Natomiast z tego materiału skorzystają, mam nadzieję, wszyscy kierowcy. Panie, panowie, to jest bardzo ważny materiał. Jak przygotować nasz samochód do długiej podróży? Większość z Was, tak jak i ja, ma samochody kilkunastoletnie, tak jak ostatnio drogą kupna nabyłem właśnie oto to piękne BMW. Za 4000 zł, przyznam się szczerze, które będzie budowane na klasyka. Ja słyszę od Was bardzo często tak: ja nie pojadę moim samochodem gdzieś tam do Warszawy 300 km, bo on nie dojedzie. Dobrze, zatem co należy zabrać ze sobą, na co należy zwrócić uwagę i zaczynajmy. W pierwszej kolejności sami możemy zacząć od podniesienia maski. Sami organoleptycznie zaczynamy od sprawdzenia wszelkiego rodzaju węży gumowych układu chłodzenia. Musimy przyjrzeć się, w jakim one są stanie. Jeżeli są poparciałe, jeżeli tak jak tutaj widzicie, jest jakaś dziwna już narość się robi na tym wężu, warto byłoby taki wąż wymienić. Nie zawsze ktoś mówi oryginalny. Można dobierać te węże tak naprawdę w różnych sklepach. Są to węże wysokotemperaturowe do płynów chłodzących. Warto w tym momencie zlać nasz płyn chłodzący, wyczyścić układ chłodzenia, co robiłem kiedyś w odcinku. Link macie tutaj gdzieś w opisie, on Wam się wyświetla. I niedługo również powtórzę. Następną bardzo ważną rzeczą. Węże dolne, górne, stan termostatu, czy otwiera, czy zamyka. Przechodzimy do naszych pasków. Mowa tutaj o wszystkich paskach klinowych. Dlaczego? Napędzają pompę wody bardzo często, napędzają nam alternator, napędzają nam różne podzespoły. Nie mówimy o rozrządzie. Rozrząd to chyba wiecie, kiedy zmienialiście albo macie łańcuch, więc o tym nie mówmy. Sprawdzamy, wkładamy rączkę i patrzymy, czy nie są poparciałe, nie są wyjeżdżone. Dlaczego? No jeżeli nam się zerwie w trasie, to słabo, nie? Słabo te triki z pończochami, rajstopami i innymi gadżetami wychodzą, więc no, warto byłoby przyjrzeć się. Następną rzeczą. Następnie, będąc pod maską, stan płynu hamulcowego, są testery, które sprawdzają jego jakość. Jeżeli nie był wymieniany, wymienić, to nie kosztuje wiele. Sprawdzić stan płynu chłodzącego, jeżeli macie wymieniony, tak? Jeżeli wcześniej nie wymienialiście. Następnie przechodzimy do akumulatora. Sprawdzić, jeżeli mamy możliwość, multimetrem. Tutaj też odsyłam, w linku macie odcinek, bez sensu powtarzać te wszystkie odcinki naraz. Jaki mamy poziom naładowania akumulatora, w sensie jaki mamy woltaż lub jak ładuje nam alternator. To wszystko nam da obraz stanu technicznego, na przykład naszego ładowania. Warto przy okazji, jeżeli mamy starszego typu samochód, zdjąć obie klemy, wyczyścić dokładnie papierkiem ściernym i klemę i tutaj na akumulatorze wszystko i możemy przejść płynnie dalej. Warto zainteresować się naszym olejem, stanem naszego oleju, wymienić go po prostu profilaktycznie. Jeżeli silnik Wam ładnie pracuje, a macie zalany mineralny 15W40, błagam, proszę, przejdźmy chociaż na 10W40, to naprawdę ułatwi pracę podzespołu w naszym silniku. Tu też kłania się odcinek o płukance. Warto byłoby sprawdzić stan naszych filtrów paliwa. W silniku benzynowym to nie będzie aż taki problem. W silniku diesla przytkane filtry paliwa mogą różne dziwne rzeczy tak naprawdę nam spowodować. Następnie możemy płynnie przejść do zewnętrznych części samochodu, to co wiele osób lekceważy. Stan naszego ogumienia, ciśnienie w oponach, kto sprawdza bardzo często, no, często zaniedbujecie to. Stan naszej opony, czy nie jest poparciała, czy nie jest popękana, czy nie ma wyświechtanego bieżnika, czy nie ma żadnych bąbli nigdzie. To są elementy, które podczas jazdy, długiej jazdy, podczas dużej temperatury latem, mogą się nagrzać, jeżeli jest bąbel w oponie lub jeżeli gdzieś jest uszkodzona, nie zauważyliśmy. Opona może nam eksplodować podczas jazdy lub jeżeli ma zbyt małe ciśnienie, również może nam eksplodować. Warto powiedzieć, że opona teoretycznie kończy żywot według producenta, jeżeli była dobrze eksploatowana, leżakowana po 10 swoim roku życia, więc ze starszymi oponami to raczej nie warto, tak? Sprawdzić przede wszystkim jedną ważną rzecz, jeżeli mówimy o oponach. Stan naszego koła zapasowego. Powiem Wam z życia i to nie jest wcale żaden żart. Ciśnienie w kole zapasowym, rocznik koła zapasowego, wyważenie, całość, cały stan. Dlaczego? Jeżeli chodzi o moje przygody, jeżdżąc na taksówce, 3 razy miałem sytuację, że się zatrzymałem, pomóc komuś zmienić koło, wyjmujemy koło z zapasu, zakładamy. Powietrze zeszło, nikt tego nie dozował. No, w tym momencie możecie bardzo, bardzo, bardzo ucierpieć. Jeżeli jesteśmy przy bagażniku, sprawdzić przede wszystkim to, czy jeżeli samochód był stary. My nigdy nie zmienialiśmy w nim koła do zakupu, tak? To miałem w Toyocie.
Przychodzi do zmiany koła, się okazało, że ktoś klucze, krzyżak podmienił do odkręcania koła, nie ten rozmiar, nie wchodziło w alufelgę. Sprawdzić, czy jest lewarek. To są proste rzeczy, a pomagają nam uniknąć potem problemu. Głupi trójkąt, gaśnica, czy nawet kamizelka. To nikogo nic nie boli. Jeżeli jesteśmy już przy tych rzeczach, przejdźmy troszeczkę pod samochód. Zawieszeniowo temat jest bardzo prosty. Słuchajcie, jeżeli wchodzimy pod podwozie samochodu, po pierwsze, nikt z Was nie jest diagnostami. Jeżeli przechodzimy uczciwie przegląd techniczny lub niestety, jeżeli nabyliście samochód, nie jesteście pewni jego stanu, zgłosić się do stacji kontroli pojazdów. Ci, co mądrzejsi, przerzucić sobie mechanikę pojazdową, vlogi, chyba pierwsze 10 odcinków, tam mamy taką swojską diagnostykę. Dla nas najważniejsze przed podróżą jest skontrolowanie stanu przewodów układu hamulcowego. Po pierwsze, przewodów miękkich. Możemy to zrobić, jeżeli nam się uda, skręcając koło, zobaczyć organoleptycznie, w jakim stanie są nasze przewody, najechać na kanał, cokolwiek. Patrzymy krótkie przewody gumowe, żeby nie były w takim stanie, jak tu widzicie. Następnie zobaczyć stan przewodów twardych, które tak naprawdę są też bardzo istotne, bo jeżeli są mega pokorodowane, tak jak tu widzicie, to może nas spotkać przykra niespodzianka. Jedno gwałtowne hamowanie, drugie gwałtowne hamowanie, najczęściej pęka przewód miękki, w tym momencie pedał wpada podłogę, panika, laweta i dom. Ale czy aby na pewno panika, laweta, dom? O tym zaraz powiem Wam. Kolejną istotną rzeczą jest sprawdzenie, wydawałoby się, chociażby głupich piór wycieraczek. Owszem, mogą mazać, mogą nam się bebrać. Ważne, żeby wycieraczka działała. Jeżeli pióro nam marzy, zainwestujmy te parę złotych w wymianę. Dlatego, że jeżeli wyjeżdżamy chociażby do innego kraju, tak jak jest na przykład do Niemiec, się jeździć tam, w którym rejonie Niemiec, nagle wiecie, jest piękna pogoda, plus 30 stopni, ale bum, ściana deszczu, po prostu ściana, nic nie widzisz. Wszyscy zwalniając, to się biorą karambole, wypadki, to jest również z życia wzięte. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o to, co sprawdzić, to już powiedzieliśmy praktycznie wszystko. Warto by było jeszcze sprawdzić na przykład płyn wspomagania. Czy ktoś w ogóle go zmienia kiedykolwiek w starych samochodach? Jeżeli tak, no warto byłoby zmienić. No ale Michu, wymieniłeś teraz rzeczy za co najmniej kilkaset złotych do wymiany przed podróżą. No wymieniłem, tylko że to jest to, co pozwoli naszemu oldschoolowi, kilkunastoletniemu, kilkudziesięcioletniemu, przejechać z punktu A do punktu B, czyli chłodzić się dobrze, smarować się dobrze i hamować dobrze. I to jest najważniejsze, bo to, że ktoś ma jakieś gdzieś tam, powiedzmy, luzy na jakichś gumach, czy gdzieś tam, to nie jest aż tak groźne, na przykład jak poparciałe przewody hamulcowe. Warto byłoby teraz przejść do takiej części, która Was najbardziej interesuje, co warto zabrać ze sobą, bo bardzo wiele osób na ten problem w ogóle uwagi nie zwraca, więc co, po kolei. Zawsze, ale to zawsze w starszych samochodach warto mieć małą plastikową kuwetkę, jak na warzywa, na cokolwiek. I zaczynamy od płynów ustrojowych. Nie musimy kupować płynu chłodniczego, specjalnego, dedykowanego, bo jeżeli mamy awarię w trasie, którą zaraz Wam pokażę, jak usuwać, to przede wszystkim woda demineralizowana i to jest podstawa, tak? Owszem. Ja nie jestem zwolennikiem, bo ona ma troszeczkę inną temperaturę wrzenia, ale to jest podstawa. Nie musimy wozić tego płynu, jeżeli nam układ chłodzenia ulegnie awarii, no to musimy się ratować jak możemy. Fajnie mieć wodę, no bo w tym momencie nie mamy, nie przegrzejemy, nie zagrzejemy silnika. O tym powiemy. Płyn hamulcowy na dolewkę, litr wystarczy. Mieć zawsze sobie w bagażniku dotkę, czwórkę, trójkę, w zależności od tego, jaki jest u Was. Również fajnie mieć właśnie płyn do wspomagania przekładniowy, tak jak był zalecany do Was. I trochę oleju zawsze na dolewkę. Z rzeczy, które trzeba do tej kuwetki włożyć, poza bezpiecznikami, które warto mieć nad komplet tak zwany, wszystkich bezpieczników, wszystkiego oświetlenia, bo jak wyjeżdżamy za granicę, to często jest obowiązkowe. W nas nie zdajecie sprawy, że w innych krajach Europy dużo inne są przepisy. Jak Was policja zatrzyma, nie będziecie mieli dodatkowych, pełnych zestawów żarówek na wymianę, czy tam jakichś innych rzeczy, no to w zależności, do którego kraju się udajecie, to musicie sprawdzić. Top of the top jeżdżenia u nas po kraju, czy po Europie, czy gdziekolwiek chcemy jechać w trasę, jest duct tape, power tape. Sorry, ale przejeździłem kilkaset tysięcy kilometrów w swoim życiu i dupsko mi ratowały. Duct tape, trytki, płaski śrubokręt, kombinerki, nożyk do papieru, latarka. I tutaj mniej lub bardziej wymagane, za nawet 60 zł mały zestaw grzechotek z nasadkami. Teraz zacznijmy sobie od duct tape'a, trytki i tych rzeczy, co możemy nimi zrobić i jak pewne awarie usuwać. Najczęstsza sytuacja na drodze podczas trasy i długiej podróży. Zagotował nam się układ chłodzenia. Jedziemy, temperatura nagle wzrasta. Co robimy? Nawiew na maksa, szukamy bezpiecznego zjazdu. W tym momencie nawiew na maksa, temperatura i wentylatory. Temperatura nam powinna spadać, wyrównywać się. Jeżeli nie, absolutnie zjeżdżamy, bo inaczej przepalimy naszą głowicę i zagrzejemy silnik. Co się najczęściej dzieje? Najczęściej w starych samochodach pękają nam węże chłodzenia. Gdzie? Zobaczcie.
Przy wszelkiego rodzaju łączeniach, obejmach najczęściej pękają nam węże. Do gry w tym momencie wchodzi śrubokręt. Jeżeli obejma jest na śrubokręt, często krzyżak, często płaski, w zależności od modelu samochodu, Japończyki inne mają obejmy, które należałoby ścisnąć i przesunąć. Po co nam w tym momencie nóż? I to mi Dubsko nieraz uratowało. Wąż najczęściej pękając przy obejmie może zostać zredukowany tym nożem, więc zdejmujemy wąż, bo tak naprawdę czekamy, aż się silnik wychłodzi, kładziemy go sobie gdzieś, obrabiamy miejsce, w którym był pęknięty i tym samym wężem z powrotem wszystko składamy. To jest najprostsza rzecz. Dość rzadko zdarza się, że pęka nam wąż na samym środku i w tym momencie znowu chwilową, tylko i wyłącznie chwilową, doraźną metodą, aby nie bawić się w lawetę, będzie nasz duct tape. Duct tape'em owijamy tak naprawdę miejsce, w którym doszło do pęknięcia. Profilaktycznie bierzemy sobie tryty i na końcu naszego duct tape'a mocno, ale nie tak, żeby wąż nam się złamał, zacinamy trytkami. Również może się zdarzyć, że niestety pęka nam chłodnica. Mi się zdarzało, że pękła u góry, pękła na boku, na plastiku. W tym momencie duct tape niestety nam nie pomoże. I to, co nie powiedziałem przy stole, mała poksylinka taka, wiecie, do klejenia wszystkiego firmy jakiejś tam byle dobrej, potrafiła załatwić sprawę. No na taksówce potrafiłem jeszcze 300 km przejechać, zanim mi z powrotem puściło, więc no trzeba się jakoś ratować, prawda? I teraz rzecz, za którą osobiście ja nie obstaję i nie polecam, nie zalecam, ale może się zdarzyć Wam naprawdę zimowa, undergroundowa, gdzieś w Kambodży, w Kenii, gdziekolwiek jesteście, sytuacja, że jedziecie, strzelił Wam przewód hamulcowy. Czujecie, pedał wpada w podłogę. Natychmiast wyzerować skrzynią biegów ręcznym, oczywiście nie na autostradzie przy 140 ręcznym, tak? Żeby ten samochód się zatrzymał. Co następuje? No mieliśmy ten płyn hamulcowy, litr spokojnie nam wystarczy. Patrzymy, jak się zatrzymaliśmy, przepychamy samochód, z którego koła ciekło. Następnie lewarek w górę serca, obracamy nasze koło. Koło zabezpieczając, kładziemy pod samochód. Co robimy? Przewody są stalowe lub miedziane. Kombinerki, ten przewód, który był, jeżeli pękł elastyczny, mówimy najczęściej pękają elastyczne, lub widzimy, w którym miejscu pękł, zaklepujemy dosłownie na płasko, czyli rurkę rozwalcowujemy, a następnie próbujemy ją lekko zawijać, na końcu zaklepując tak miedziane rury. To już musi się kombinować w zależności od sytuacji, po czym uzupełniamy stan płynu hamulcowego, zakręcamy wszystko, naciskamy hamulec, patrzymy, czy wylatuje nam płyn hamulcowy, nie wylatuje. W tym momencie jazda jak z saperem, ale mówię, to jest niezgodne z prawem, z warunkami, ze wszystkimi, jazda jak z saperem, bo jeżeli przednie koło Wam tylko lewe będzie hamowało, to wiecie, 40 na godzinę, ale gdzieś tam się dokulacie, bo bez hamulców to nigdzie nie pojedziecie. Z trzema hamulcami w lato przy 40 jeszcze jako tako, choć stwarzacie zagrożenie dla ruchu, to trzeba powiedzieć. To się tylko tyczy sytuacji patowej, gdzie po prostu nikt Wam nie pomoże, jesteście w czarnej dupie, za przeproszeniem. I właśnie w takich chwilach to, czego nie mamy, co też mnie nauczyła jazda już przez tyle lat. O, przepaliłem Wam obraz, nie? Najlepiej z magnesem i najlepiej, tak jak tu widzicie, o, ciach, z regulacją. Lub lampka na czoło. Naprawdę, uwierzcie mi, w środku nocy jakakolwiek naprawa samochodu z lampką na czole ułatwia każdemu użytkownikowi życie. Kolejna sytuacja mocno życiowa. Poszło nam wspomaganie kierownicy, układu kierowniczego, pompa się zatarła, chrobocze strzela, rąbie. Co się dzieje? Tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, sprawdzić, bo bardzo często wspomaganie jest po prostu na osobnym pasku. Tak miałem w Toyocie, tak miałem w BMW 38. Wziąć ten pasek, po prostu przeciąć. Nie macie wspomagania, ale możecie swobodnie kręcić kierownicą i do punktu A też również swobodnie zjechać. Jeżeli Wam chrobocze to wspomaganie, to zanim utkniecie pasek, warto by było sprawdzić poziom płynu w naszym zbiorniczku. Może się okazać, że jest mała nieszczelność i po prostu, wiecie, jechaliście 1000 km i zaczęło Wam ubywać do tego stopnia, że pompa już nie mieli. Pompa wspomagania już nie mieli, więc zanim utniemy pasek, warto zobaczyć, w jakim stanie i ilości jest nasz płyn wspomagania, płyn przekładniowy. Młodzi kierowcy, wyćwiczmy sobie oko, odruch spoglądania na
wskaźnik temperatury. Ja wiem, że dzisiaj niektóre samochody nie mają. Na przykład ostatnio pożyczana Skoda Fabia 1.6 TDI nie miała czegoś takiego, ale no, na pewno jak temperatura wzrasta, to się czerwona kontrolka zapala i czas jechać. W normalnych samochodach trzeba na ten sposób patrzeć. Co jeszcze warto powiedzieć? Zestaw narzędzi mały. Co nim możemy zwalczyć? Bardzo często dostać się do termostatu w samochodzie, ściągnąć wąż, odkręcić termostat, kombinerkami wyrwać wnętrze i wrzucić z powrotem membrany, tak jak to miało miejsce na odcinku, gdzie jechaliśmy do Torunia. Właśnie tak jak Wam się wyświetliło, termostat w tym momencie mi się nie otwierał, węże były zimne, pompa działała, wszystko było ok, warto w tym momencie szarpnąć się na termostat, dlatego zestaw kluczy jest nam bardzo potrzebny. Młodzi kierowcy również niech się wyczulą, że jeżeli jedziemy z jakąś większą prędkością na drodze krajowej, autostradowej, szybkiego ruchu, to niestety, wybaczcie, że tak było patologicznie, ale ta pozycja to czasami Wam może dupę uratować i ludziom, którzy siedzą z Wami. Dlaczego? Strzeli Wam koło opona, a Wy wiecie, new style, rapper, nie, nam ten Cadillac i w ogóle. I w tym momencie co? Koło Wam strzela, nie jesteście w stanie zapanować nad samochodem. Na pewno nie wciskamy gwałtownie hamulca, tak? Próbujemy zapanować nad samochodem, ustabilizować tor jazdy, zjechać do boksu. Jeżeli lecisz tak, no to masz słabe szanse, tak? Jeżeli trzymasz tą poprawną pozycję za kierownicą, to jest coś, co Ci może naprawdę uratować skórę, Tobie, wszystkim użytkownikom dookoła. A o tym się często zapomina jadąc w trasę, tak? Ja wiem, że dla niektórych to jest naprawdę banalny, trywialny temat i wszyscy już to wszystko wiedzą, ale uwierzcie mi, że bardzo dużo pytań zadajecie właśnie o takie rzeczy, więc mam nadzieję, że pomogłem i otworzyłem oczy, bo potem się okazuje, że kurde, tu mi wąż pęka, ja nie mam nożyka ani śrubokręta, żeby to naprawić, tak? Tam gdzieś pękł. Naprawdę duct tape daje radę. Przyznam się szczerze, tak cały sezon przejeździłem w E38, bo zapomniałem o tym, że miałem taką rzecz i przypomniało się dopiero po roku, jak znowu zaczęło ciec, ja patrzę i mówię, o, to tam to robiłem, tak? Z hamulcami niestety, to jest awaryjna sytuacja, ale tak możecie sobie poradzić i uratować gdzieś tam swoje dupsko. Warto jeszcze mieć dobrej jakości, bardzo dobrej jakości uszczelniacz do chłodnic, bo się może okazać, że Wam jakaś dziurka w chłodnicy się zrobiła. Natomiast po zastosowaniu takiego uszczelniacza do chłodnic należałoby po powrocie najszybciej przeczyścić, przepłukać nasz układ hamulcowy, bo to różnie się kończy. W takich układach jak w BMW dla mnie się skończyło tym, że no fajnie, fajnie, no ale gdzieś tam się coś zatkało, pompa wody stanęła, rozsadziło chłodnicę. I to samo tyczy się dolewania wody z kranu. Dlaczego mówię o destylowanej? Już tłumaczę. Też właśnie w BMW i w takiej samej 34, jak miałem, w tym samym kolorze, no była must have, musiałem dolać, nie miałem czego, dolałem wody z kranu. Niestety taka duża ilość kamienia wytrąciła się, że zatkało elektrozawory, pompę wody, również rozsadziło węże, temperatura wzrosła, był strzał. Pamiętajcie, aby jeżeli jest strzał, nie wtykać głowy pod maskę od razu. Nie otwierajcie tej maski od razu, tak? Jeżeli chłodnica Wam pękła, zagrzało Wam się, poczekajcie chwilę. To naprawdę widziałem na stacji kiedyś, jak dzielny rycerz Ortalionu wysiadł z BMW, bo mu się zagotowało, otworzył maskę i wąż jeszcze mocniej strzelił i go całego tą wodą ochlapało, więc no taka dwójeczka poparzenia minimum. Jeżeli Wam się podobało i doceniacie to, pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, zapomniałem powiedzieć. Apteczki. Apteczka jest dość istotna. Nawet jak sami sobie coś zrobicie, to potem też Wam może skórę uratować i przygotować się do kraju, jakiego chcecie jechać, jeżeli to jest długa podróż. Ja ten odcinek chciałem zrobić dawno. Również mógłbym Wam powiedzieć, że jeżeli zmieniacie koło i zapiekły Wam się śruby, warto użyć lewarka jako dźwigni, bo też mało osób o tym wie. Panie sobie nie radzą z odkręceniem kół, koła odkręcamy, śruby wszystkie w lewo. Jeżeli nie wiecie, co to jest w lewo, to tak jak butelkę otwieramy, tak? Tak sobie przekręcamy na koło i w tym momencie z lewarka i z klucza robimy sobie imadło, więc możemy tak zapieczone śruby odkręcić. Kończ łysy. Wbijajcie na naszego facebookowego fanpage'a, Instagrama, no widzowie, subskrybujcie, jeżeli doceniacie wkład i pracę. No to zostawcie łapkę w górę, komentujcie. My widzimy się na spotkaniu z widzami 9, 10, 11. Termin już minął. Dzień otwarty jest w niedzielę w tej Ostródzie, więc ci, co są z Ostródy i okolic, w niedzielę mogą wpaść, zbić pionę. Trzymajcie się. Cześć.